Kazanie dzisiejsze zatytułowałem Bóg wśród nas, Bóg z nami. Tak się zastanawiam, gdyby 2000 lat temu Pan Jezus nie przyszedł na naszą ziemię, jak by wyglądał dzisiejszy świat? Myślę, że strach byłoby pomyśleć, gdyby Pan Jezus 2000 lat temu nie przyszedł na ten świat, aby nas uratować, aby dać nam piękny przykład, piękny wzór poświęcenia, miłości i oddania. My jako adwentyści oczywiście koncentrujemy się często na drugim przyjściu Jezusa. Ja też przez wiele lat to robiłem. Dlatego dzisiaj, kiedy świat chrześcijański, chwała Bogu, że może sobie przypomnieć, że 2000 lat temu właśnie przyszedł ktoś, kto narodził się w Betlejem, aby zmienić tutaj ten świat. Ewangelista Jan, apostoł Jan, w Ewangelii, w pierwszym rozdziale, pozwólcie, że przeczytam 4 wiersze. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Apostoł Jan rozpoczyna swoją Ewangelię mówiąc o Słowie. Od razu nie wyjaśnia, czym lub kim jest owe Słowo. Nie pisze o języku, ale pisze o osobie. Słowo nie jest Bogiem samym w sobie, lecz wyrażeniem Jego woli w tworzeniu i podtrzymywaniu świata. Nie jest tylko myślą, ale prawdziwą osobą, która żyła u Boga. Bogiem było Słowo. On nie tylko przebywał u Boga, ale sam jest Bogiem. I tą istotą, tą osobą jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Przychodząc na świat, Chrystus w przepiękny i doskonały sposób objawił Boga. Objawił Jego charakter. Objawił Jego miłość. Chrystus jest żywym Słowem Boga skierowanym do człowieka. Wyrazem Bożych myśli. To na początku było Słowo. On sam nie miał początku, ale istniał od wieczności, tak daleko wstecz, jak sięga ludzki umysł. Pan Jezus istniał, nie został stworzony, nie miał początku. Kiedy weźmiemy Księgę Michała, 5 rozdział, wiersz 1, to czytamy: Jego początki pradawne sięgają dni przedwiecznych. Jego dni nie mają ani początku, ani końca, ponieważ On sam powiedział, że jest alfą i omegą, że jest początkiem i końcem. On nie stał się dopiero osobą, gdy jako niemowlę narodził się w Betlejem. Podobnie nie stał się Bogiem po zmartwychwstaniu, tak jak dzisiaj naucza się w niektórych kręgach. On był Bogiem i jest Bogiem przez całą wieczność. A wszystko przez nie powstało. To tylko nas pokazuje nam i uczy, że On nie był istotą stworzoną, to On był stwórcą wszystkiego. Ludzi, zwierząt, planet, aniołów.
I apostoł Paweł w liście do Kolosan w 1:16 pisze, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie, na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy nadziemskie władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Dlatego Chrystus jako Stwórca przewyższa wszystko to, co stworzył. I 4 mówi, bo w Nim było życie. W Nim było życie. Nie oznacza to jedynie, że On posiadał życie, ale że On był i jest źródłem wszelkiego życia. Kiedy się rodzimy, otrzymujemy życie fizyczne. Kiedy się rodzimy na nowo, otrzymujemy życie duchowe. Ale czy jedno, czy drugie życie, ono pochodzi od Niego, od Jezusa. Dlatego te słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Chrystus, wieczny Bóg, stał się istotą ludzką. W Nim współistniały i człowieczeństwo, i boskość. On ukorzył się i wszedł w ludzkie życie ze wszystkimi ograniczeniami ludzkiej egzystencji. Urodził się jako niemowlę w żłobie w Betlejem. On stał się jednym z nas. Dlatego mógł życie swoje ofiarować za nas. Zamieszkał wśród nas. Nie pojawił się na krótką chwilę, co mogłoby zostać źle zrozumiane. On przyszedł na świat i żył tu jako człowiek pomiędzy ludźmi. Słowo, które mówi zamieszkało, oznacza rozbiło namiot, zbudowało szałas jego ciałem. Jego ciało było namiotem, w którym mieszkał pomiędzy ludźmi. Dorastał przez 33 lata. Aby jego małe rączki i nóżki mogły dorosnąć, aby później zostały przybite do krzyża. Ewangelista Łukasz również sprawozdaje podaje pewną informację o narodzeniu Jezusa. Chciałbym, żebyśmy otworzyli teraz Ewangelię Łukasza, 2. Nie będę od tego 2, od wiersza 1, ale chciałbym się skoncentrować od wiersza może 8. Na pobliskich polach przybywali natomiast pasterze. Na przemian trzymali oni nocą wartę przy swoim stadzie. Wtem stanął przy nich anioł Pana i chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość, będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca, jest nim Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto co będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, ułożone w żłobie. Natychmiast pojawił się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. Niesamowite wydarzenie, które tutaj ewangelista Łukasz opisuje. Zobaczcie, że ciekawą rzeczą to jest to, że ta dobra nowina najpierw została przekazana pasterzom. W tamtych czasach pasterze byli lekceważeni przez swoich prawowiernych rodaków i to właśnie do tych prostych ludzi. Można było powiedzieć ludzi z pól, ludzi z pastwisk. Aniołowie dotarli z tą dobrą nowiną. Dlaczego nie do królów? Dlaczego nie do faryzeuszy? Dlaczego nie do kapłanów? Dlaczego nie do sateuszy? Dlaczego nie do uczonych w piśmie? Tylko właśnie do tych pasterzy. Ponieważ Ewangelia jest dobrą nowiną dla każdego człowieka. To jest dobra nowina, że Bóg przyszedł na tą ziemię
i oddał swoje życie za ciebie. Zabiera twoje grzechy i zaniósł je na krzyż. Nie musisz umierać. Nie musisz być wiecznie potępiony, ale możesz cieszyć się radością i życiem wiecznym. To jest właśnie ta dobra nowina. I do tych właśnie prostych ludzi, którzy czuwali nad stadami, a może były to stada, z których brano baranki na złożenie porannej i wieczornej ofiary. Może właśnie to byli ci pasterze, którzy tego stada pilnowali. I właśnie ci, którzy się troszczyli o te baranki świątynne, jako pierwsi zobaczyli baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Zbawca ludzkości. Zbawca człowieka. To przecież ten, który miał przyjść. Ten, który miał przyjść. Ten, który był oczekiwany przez te wszystkie stulecia. Ten przyszedł. Gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swego. Proroctwo się wypełniło. Ciekawe jest, wiecie, tutaj jest ten 12 wiersz, który mówi, że a to będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlętko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. No jaki to znak? Niemowlątko owinięte w pieluszki. Przecież to było normalne, że każde niemowlątko, które się rodzi, owinione jest w pieluszki. Ale tu jest jeden aspekt położony. Gdzie go znajdziecie? Każde dzieciątko, które się narodziło, nie lądowało w żłobie, ale w kołysce. Ale w domu. Nie tam, gdzie przybywają zwierzęta. To miało być tym znakiem. Twój i mój Pan zmienił swój tron na żłób. To jest niesamowite. Żłób był jego kołyską. Dla Jezusa, dla Marii, dla Józefa zabrakło miejsca w Gospodzie. Zabrakło miejsca w normalnym domu. Czasami ludzie mają, wiecie, różne pomieszczenia. Dla nich zabrakło miejsca. I Pan Jezus musiał narodzić się w stajence. Jakie to piękne, że na krzyżu nie zabrakło miejsca dla Jezusa, ale zabrakło miejsca dla nas. I dlatego ten 14 wiersz: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój. Zobaczcie, że na ziemi nie było ceremonii przywitania Jezusa. Nie było królów, nie było kapłanów, nie było, wiecie, tego całego splendoru. To pasterze tylko widzieli, że narodził się Zbawiciel. Ale niebo nie zapomniało. Niebo się zjawiło i czytamy, że mnóstwo wojsk niebieskich przywitało Pana. Śpiewy ziemskie zostały zastąpione śpiewem niebios, a aniołowie zastąpili ziemskich śpiewaków. Chociaż skoro Mesjasz miał przyjść, to raczej powinien przyjść, powinien narodzić się gdzieś w pałacu, w jakimś bogatym domu, a nie w żłobie. Jest znana pewna legenda o pewnym królu, który często przebierał się za wieśniaka, aby zobaczyć, jak żyją jego podwładni. To oczywiście wiązało się z pewnym niebezpieczeństwem i jego doradcy mówili: królu,
Ale to jest bardzo niebezpieczne. Narażasz siebie na niebezpieczeństwo. A król powiedział, jak mam rządzić tym krajem? Jak mam rządzić tym ludem, skoro nie wiem, jak on żyje? I wiecie, wielka myśl chrześcijańskiej wiary zawiera się w tym, że nasz Bóg zna nasze życie, ponieważ żył wśród nas i przebywał wśród nas. I był jednym wśród nas. Kiedy pasterze poszli, zobaczyli dzieciątko w żłobie. Zobaczmy 18 wiersz. Zaczęli dzielić się tą dobrą nowiną, że wyobrażam sobie, jak oni musieli to przekazywać. Kiedy zobaczyli całą chwałę nieba, aniołów, to wszystko. Ależ oni musieli mówić z niesamowitą radością, z entuzjazmem, takim, wiecie, podekscytowaniem. A 18 wiersz nam podpowiada. Ich opowiadanie wprawiło w zdumienie wszystkich słuchających. Wszystkich słuchających ich opowiadanie wprawiło w zdumienie. W zdumienie, że co? Nic nie wiemy, a to się narodził Zbawca. Ale myślę, że zdumienie też poprzez to, jak oni o tym opowiadali. Czy kapłani, królowie, możnowładcy, uczeni w piśmie, jak? Do tych prostych ludzi tam niebo przyszło? Nas pominęli? Jak to możliwe? Chcę powiedzieć, że to jest piękny przekaz dla nas. Bóg zna twoje pragnienie serca. Bóg zna twoją tęsknotę do Niego. Bóg widzi twoją modlitwę. Bóg widzi twoje życie. Bóg chce docierać do twojego serca. On przychodzi przecież do nas ze swoim słowem. On objawia się nam. Nieważne, czy masz wykształcenie, czy nie masz wykształcenia. Nieważne, kim jesteś. Bóg chce przyjść. Nie przyszedł do kapłanów. Aniołowie nie pokazali się kapłanom, faryzeuszom, sadyceuszom, bo niebo wiedziało, że będą zamknięci. Pan Jezus przez te wszystkie lata swojej ziemskiej pielgrzymki próbował ratować i docierać do tych ludzi wierzących, posiadających zwoje, znajomość Boga. Udało mu się? Chwała Bogu, że chociaż do niektórych mu się udało dotrzeć. I 20 wiersz mówi, pasterze tymczasem wrócili do swych stad, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli. Potwierdziło się to, co powiedział anioł. Chwała na wysokościach. W Biblii chwała często określana jest jako jasne, lśniące światło, które pojawiło się, kiedy Bóg objawił się ludziom. Ale także doskonałość i wspaniałość Bożego charakteru. Dlatego nasz Pan musiał ukryć swoją chwałę w ludzkim ciele, aby mógł przebywać z człowiekiem. Pewno pamiętamy górę przemienienia, kiedy Pan Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana i tam się przemienił. I tam po raz pierwszy apostołowie zobaczyli chwałę swojego Pana, chwałę Zbawiciela, gdzie rozmawiał z Ojcem i cała chwała opromieniowała. Oni wtedy im tak dobrze było. I to, co jest ciekawe, że oni się nie bali. Oni oczywiście tam, prawda, jak gdyby byli razem ze sobą, jak gdyby może nie do końca zdawali sobie z tej sprawy, ale czuli się
Wspaniale, Panie, dobrze nam tu być. Oślepiająca Boża światłość i ta Boża chwała utwierdziła apostołów, że ten, który przyszedł, jest naprawdę tym kimś wyjątkowym. Dlatego Piotr w innym miejscu powiedział, kiedy Pan Jezus zadał pytanie, za kogo wy mnie uważacie? I to był Piotr, który był tym pierwszym. Ty jesteś Mesjasz, czyli Chrystus, Syn Boga Żywego. Ale również, jak gdybyśmy czytali Stary Testament, to również chwała również spoczęła na górze Synaj. Kiedy Bóg wyprowadza swój lud, swój kościół z niewoli babilońskiej, kiedy daje swoje prawa, swój dekalog moralny, nie będziesz, nie będziesz. Wtedy jak reagował Kościół Starego Testamentu? Mojżeszu, ty rozmawiaj, my nie chcemy rozmawiać, bo wszyscy zginiemy. I ta chwała czasami różnie się objawia, gdzie apostołowie czuli się świetnie, wspaniale, ale gdzie kiedy lud Boży drży, lęka się o swoje życie. Kiedybyśmy chcieli, może jeszcze jeden przykład z Księgi Izajasza, 60 rozdział i tam wiersz 2, gdzie czytamy takie słowa. Wiersz 1 i 2. Powstań, zajaśnij, gdyż nadeszło Twe światło, a chwała Pana rozbłysła nad Tobą. Bo to ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narody, ale nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Wow! Tą chwałę Bożą Bóg chce również, aby ona Tobie towarzyszyła. W Twoim życiu, abyś tam, gdzie jesteś, gdzie żyjesz, gdzie przebywasz. Aby ludzie widzieli, że Ty jesteś innym człowiekiem. Aby ludzie zobaczyli tą chwałę Twojego życia. A więc kiedy mówimy o chwale, ona się objawia w różny sposób. I chwała Bogu, że się objawia również, może się objawić w moim i w Twoim życiu. Kiedy byśmy otworzyli 24 rozdział Ewangelii Mateusza i tam Ewangelii Mateusza, kiedy apostołowie zadają pytanie Panu Jezusowi, kiedy Ty przyjdziesz po raz drugi? Jak to będzie z tym końcem świata? I Pan Jezus w 24 rozdziale i 30 wierszu tam czytamy takie słowa. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie z wszystkich plemion ziemi będą biadać, bić się w pierś. Zobaczą bowiem Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I tutaj znowu czytamy, że kiedy Pan Jezus pojawi się na obłokach nieba, będzie towarzyszyła cała chwała aniołów, jak i również samego Jezusa Chrystusa. Jak zareaguje wtedy świat, kiedy zobaczy przychodzącego Jezusa Chrystusa? Nie jest napisane, jaki to będzie znak. Kiedy miało nastąpić pierwsze przyjście Pana Jezusa Chrystusa, wiemy, jaki to był znak? Gwiazda betlejemska. Ellen White bardzo ładnie to przedstawia, że ta gwiazda betlejemska to aniołowie. Kiedy Pan Jezus w 24 rozdziale mówi również o chwale, to Ellen White w Wielkim Boju pisze, że również ta światłość, tak jak gdyby również kolejna gwiazda, ale to będzie tak naprawdę postać Jezusa Chrystusa. To właśnie będzie On, jak i również aniołowie.
A więc Jezus będzie tym znakiem. Jezus będzie tym znakiem. I ujrzą Syna Człowieczego. Zobaczcie, że Syn Człowieczy to jest kolejne imię, tytuł Jezusa Chrystusa. I Syn Boży, i Syn Człowieczy. Co za cudowny będzie to moment, że ten, na którego pluto, którego odrzucono, którego wyszydzono, którego ukrzyżowano, zostanie wyniesiony jako Pan życia i chwały. Uniżony i skromny ukaże się jako sam Jahwe. Ofiarowany baranek objawi się jako zwycięski lew. Zgładzony cieśla z Nazaretu przyjdzie jako król królów i pan panów. Obłoki niebieskie staną się jego rydwanami. Przyjdzie w królewskiej swojej mocy i chwale, otoczony oślepiającym blaskiem. I będzie to moment, na które stworzenie czekało tysiące lat. Prorok Daniel w 7 rozdziale i tam w wierszu 13, 14 mówi: widziałem też w nocnym widzeniu, że oto na obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieczego. Księga Objawienia 1:7 mówi: oto nadchodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. Siostry i bracia, oczywiście powinniśmy pamiętać o tym, że 2000 lat temu nasz Pan przyszedł jako małe dzieciątko, jako zbawca dla tej planety. Ale nie mamy kończyć tylko na tym. Nie mamy tylko koncentrować się na tym. On jeszcze przyjdzie po raz drugi. Świat 2000 lat temu, naród izraelski nie był przygotowany. On do swojej własności przyszedł. Ale swoi go nie przyjęli. Ale swoi go nie przyjęli. On nie przyszedł do kogoś na teren obcy. On przyszedł na swój teren. Ale swoi go nie rozpoznali. Swoi go nie przyjęli. Swoi go odrzucili. I ja jestem przekonany i wierzę, że w niedługim czasie nikt nie zna dnia i godziny. Tak jak nie znał nigdy dnia i godziny pierwszego przyjścia Mesjasza. Przyjdzie nasz Pan jako Król Królów, jako Pan Panów. On już nie przyjdzie jako bezradne dzieciątko. On już nie przyjdzie i nie będzie cieślą. Ale to przyjdzie jako nasz Bóg, nasz Pan, nasz Zbawiciel. I to, co jest takie smutne, historia powtórzy się. Ta sama historia się powtórzy tak jak 2000 lat temu. Bo Księga Objawienia, 7 rozdział, opisuje nam reakcję królów, książąt, możnowładców i ludzi. Jak oni będą reagować na powtórne przyjście Jezusa. Jakiś smutek, jakaż tragedia. Dlatego dzielmy się tą nowiną z innymi. Tak, że Pan Jezus przyszedł 2000 lat temu. Otwórzmy sobie możliwości do tego, żeby rozmawiać. Ale nie zaprzestańmy tylko na tym, nie skończmy na tym, ale idźmy krok dalej do powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo dlatego jako Kościół nazywamy się Adwentyści. Ci, którzy oczekują. A ty, siostro i bracie, gotowy jesteś na powtórne przyjście Jezusa? Brat Władysław dzisiaj zadał te pytanie, czy my jesteśmy gotowi na takie wydarzenia, na takie trudności, które są przed nami? Czy my jesteśmy gotowi na powtórne przyjście naszego Pana? A wiemy doskonale, że ci, którzy będą gotowi, to jak sprawozdaje nam apostoł Paweł w liście do Koryntian 15 rozdział, że to, co skażone,
Musi przebyć się to, co nieskażone. Ale Boży charakter musi być odzwierciedlony w nas. Ta Boża chwała, ona musi towarzyszyć w nam za naszego życia. Abyśmy właśnie, kiedy Pan Jezus przyjdzie, abyśmy doświadczyli przemiany. To, co śmiertelne, abyśmy się przemienili w nieśmiertelność. To, co skażone, nieskażone, bo nasze ciała niestety są śmiertelne i skażone. I tylko ciało, które zostanie przemienione w nieskażone, jest w stanie właśnie spotkać się ze swoim Panem, przychodzącym na obłokach nieba. Wszyscy, którzy nie zostaną przemienieni, czeka smutny los. Ale ci, którzy doświadczą przemiany. A więc, żeby doświadczyć tej przemiany, to, co skażone w nieskażone, dzisiaj potrzebujemy również doświadczyć przemiany naszych serc i charakterów. Amen. Nie bądźmy zawistni, nie bądźmy uparci. Nie bądźmy nieprzejednani. Otwórzmy się na Bożą przemianę. Otwórzmy się na Boże działanie. Otwórzmy się na Ducha Świętego. Jego powrót zakończy tułanie się po tej planecie Ziemia. Skończą się niedogodności życia ludzkiego, pomijając oczywiście choroby i śmierć. Zacznie się nowa era, wieczność, era życia z Bogiem, życia dla Boga. Przybywanie z Bogiem twarzą w twarz. Przecież to będzie coś pięknego, coś fascynującego. Spotkamy wielkich i wspaniałych mężów Bożych. Spotkamy proroków i apostołów. Spotkamy ludzi biednych, którzy oddali swoje życie. Ludzi wiary. Spotkamy dzieci, którzy oddawali swoje życie za wiarę, za Jezusa. Przecież to będzie coś niesamowitego, już nie mówiąc, że zapoznamy się i spotkamy się z innymi stworzeniami, którzy zostali stworzeni również na obraz Boży, z innymi nieupadłymi światami. Ależ to będzie świat. Jakże inny. Jakże inny. Kiedy musiałem zrobić przegląd samochodu, do serwisu pojechałem. No i tak do płacenia przyszło w całej tej rozmowie. Pan w ogóle zapomniał, że mam zapłacić. Mówi, to dziękuję. Zdrowych i wesołych świąt. Ja mówię, dziękuję bardzo, ale mówię, po pierwsze, chciałbym zapłacić za wykonaną usługę. I on, wiecie, taki zaskoczony. Faktycznie. Widzę, że Pan jest uczciwy. Ja mówię, wie Pan, opłaca się uczciwość. Mówię, bo ja sam doświadczam uczciwości, kiedy sam czasami portfel gdzieś tam zostawię. Zdarzyło się, że zgubiłem. Ale zawsze to, co znajduję, to, co, gdzie trzeba zapłacić, to, co należy do mnie, to po prostu to robię. I mówię, ale Panu ja bym chciał życzyć na ten czas świąt obecności Pana Jezusa. Aby On mógł Pana objąć swoimi ramionami. Aby Pan i Pana rodzina nie skoncentrowali się na tym, co jecie, co pijecie, ale skoncentrowali się na tym, że 2000 lat temu przyszedł Zbawiciel, który oddał swoje życie. Wyobrażacie sobie teraz minę. Minę tego Pana. To nie była mina, może była w jakiś sposób przerażona, ale była taka zaskoczona. I mówię, ja tego chciałbym Panu życzyć. On mówi, tak, to ja też tego samego Panu życzę. I to było takie fajne. Dzisiaj żyjąc w chrześcijańskim świecie, ludzie zagubili Boga. I możemy naprawdę pokazać tego Boga, że On przyszedł. Ale niebawem On powróci. Powróci po Ciebie, po mnie. Więc warto przygotować się i nie być zaskoczonym Jego powrotem. Niech Bóg mi i Wam w tym dopomoże. Amen.